Sponsorem audycji jest grupa Efremtit NO, gwarantująca rozliczania podatkowe na najwyższym poziomie, działająca w oparciu o innowacyjny i komfortowy w obsłudze program do księgowości internetowej w Norwegii. Panie, panowie, szanowni państwo, mam zaszczyt i przyjemność powitać państwa w gościnnym Tarnowie, polskim biegunie ciepła, który nie tylko ze względu na temperaturę jest biegunem, ale przede wszystkim ze względu na serdeczność ludzi. Podobno żony z Tarnowa są najszczęśliwsze, a mężczyznom właśnie w Tarnowie żyje się najlepiej i są na to naukowe badania. Jestem dumna, że uczestniczę w tym wieczorze, w którym gościmy naszych rodaków z 30 krajów świata. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Takie rzeczy nie zdarzają się codziennie. Witam państwa serdecznie. Piotr Kita, który jest dzisiaj z nami, to finalista pierwszorzędnego muzycznego show Must Be The Music. Piotr jest po prostu najlepszy, zatem szczypta dobrej muzyki, a potem oficjalność. Sali, cały twój Paryż z pocztówek i mły. Sami wymyślony, sami ciebie obchodzi, przejmujesz się tym. Wieczór państwu, proszę się nie obawiać, nie będzie żadnych oficjalności. Te oficjalności będą dopiero jutro. Dzisiaj jesteście państwo z podróży. Jeszcze nie wszyscy dojechali. Kończymy niedzielę, przygotowujemy się do ważnych wydarzeń w najbliższym tygodniu. Jutro nasze forum polonijne, we wtorek zaczyna się forum ekonomiczne w Krynicy. Jesteście państwo naszymi gośćmi. Witała państwa pani Maria Zawada-Bili, która na co dzień jest dyrektorem Biura Komunikacji. Pani Mario, bardzo serdecznie dziękuję za powitanie naszych gości. A państwa bardzo serdecznie witam w mieście faktycznie szczęśliwych ludzi, szczęśliwych kobiet i mężczyzn, dodam szczęśliwych i dobrze się tutaj rozwijających dzieci. Jesteście państwo naszymi gośćmi już po raz trzeci. Wiele osób już, widzę po twarzach, było na pierwszym i na drugim forum. Witam wszystkich, którzy dopiero dotarli do Tarnowa i dotrą na trzecie forum. Bardzo dziękuję przedstawicielom rządu. Dotrze do nas jeszcze pan minister w godzinach późnowieczornych. Jutro będziemy wszystkich gości serdecznie witać. A dzisiaj bardzo serdecznie proszę państwa posilić się, porozmawiać, poznać jeszcze bliżej i przygotować się do, jak rozumiem, bardzo sympatycznego spotkania jutrzejszego. Jutro będę państwa miał zaszczyt gościć w centrum Tarnowa, w sali lustrzanej i wtedy będziecie państwo mogli, jeżeli ktoś jest pierwszy raz w Tarnowie, zobaczyć uroki naszego miasta. Już cieszę się na to spotkanie i dzisiaj po prostu smacznego. Zapraszam tutaj do mnie pana Zdzisława Wojtasika, prezesa Biura Informacji Gospodarczych Pegas. Bardzo proszę, panie prezesie. Witam serdecznie. Przede wszystkim chciałem państwu serdecznie podziękować za to, że zaufaliście po raz kolejny. Witam tych, którzy do tej pory byli już dwukrotnie, byli w zeszłym roku, ale również tych, którzy są po raz pierwszy. Witam was. Mam nadzieję, że spotkania będą na tyle owocne i ciekawe, że każdy wywiezie stąd wiele informacji cennych, zarówno biznesowo, ale również
będzie wiele wrażeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie prezesie, dziękuję pięknie, zatem życzę udanego wieczoru, fantastycznych rozmów do białego rana, a jutro owocnych obrad, owocnych prac, bo jutro dzień będzie rzeczywiście dynamiczny i bardzo pracowity. Dziękuję pięknie i jeszcze raz życzę miłego wieczoru. Sponsorem audycji jest grupa Efremtit NO, gwarantująca rozliczania podatkowe na najwyższym poziomie, działająca w oparciu o innowacyjny i komfortowy w obsłudze program do księgowości internetowej w Norwegii.